Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj trochę historii, bowiem naszym gościem jest Artur Boguszewicz, archeolog, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. Witam pana serdecznie, panie doktorze. Minęło 10 lat, odkąd razem z ekipą studentów prowadzi pan wykopaliska na Górze Rogowiec w obrębie Głuszycy, gdyż był tam zamek rycerski. Proszę powiedzieć parę słów o tej siedzibie dawnej. No, Rogowiec najpierw był zamkiem książęcym, rycerskim stał się po jakimś czasie. No cóż tu opowiadać, to można książkę by napisać. No zresztą książka też powstała, jest pan autorem książki, ale tam w książce są opowieści o wielu jeszcze innych zamkach dolnośląskich. A Rogowiec to jest który wiek? To bardzo, bardzo stare zamczysko. No, z końca XIII wieku. Zbudowany został prawdopodobnie gdzieś między 1290 a 1292 rokiem. W 1292 roku jest pierwsza wzmianka o zamku i kasztelanie tamtejszym, Rańczku. Kolejna z 1299 roku. Też jest tenże Rańczko jako kasztelan Rogowca odnotowany. A gdzie te notatki się znajdują? Jak się na nie bardzo, trafia? Bardzo zacny dokument, bo w obu wypadkach chodzi tutaj o dokument fundacyjny księcia Bolka I dotyczący fundacji klasztoru Cystersów w Krzeszowie, a ten kasztelan Rogowca Rańczko na liście świadków jest podpisany. Stąd wiemy, że zamek Rogowiec czyli funkcjonował już, był, był kasztelanem, znaczy był kasztelanią, no i kasztelanem był tam ów Rańczko, jak się sądzi, z Makowic pod Świdnicy. Jakie są efekty państwa pracy? Co się udało wydobyć? Czego można się było dowiedzieć o tej posiadłości? No, tak jak już kiedyś mówiłem, mamy plan całego założenia w miarę dobrze rozpoznany. Oczywiście zostają różne jeszcze zagadki nie do końca poznane. Na podstawie tego możemy stwierdzić, jak fazy rozwoju zamku przebiegały. W sumie od katastrofy do katastrofy to się wszystko działo. Jakie to były katastrofy? No, co się działo? Napaści, pożary? No, jedno z drugim zapewne. Pierwsza wiązana jest z oblężeniem zamku w 1345 roku przez wojska czeskie, to w trakcie wojny Bolka II, księcia Świdnickiego z Janem i Karolem Luksemburskim. Bolko II nie chciał się podporządkować Czechom, czeskim władcom i złożyć im hołdu. To związane było z wojną, karną ekspedycją. No i prawdopodobnie właśnie w tym 1345 roku Rogowiec został przez wojska czeskie zdobyty. Tutaj dość mgliste są wzmianki na ten temat. Jedynie jest taka informacja o działalności górników przy zdobywaniu zamku wokół Kamiennej Góry. Prawdopodobnie chodzi tutaj o wszystkie w sumie zamki na południu Księstwa Świdnickiego. I potwierdza to na połowę XIV wieku taka faza zniszczenia, bardzo poważna zresztą, na tyle poważna, że odbudowa zamku, która nastąpiła w drugiej połowie XIV wieku, całkowicie zmieniła plan, rozplanowanie tegoż zamku. Do następnej okazji, prawdopodobnie na początku XV wieku przez wojska husyckie został zamek zniszczony i koło połowy XV wieku odbudowany. I w czyich rękach się wtedy znajdował? Wtedy znajdował się w rękach rodu Schellendorfów, rodziny rycerskiej, śląskiej, która to rodzina później jeszcze zyskała zamek książ. W tym momencie Rogowiec stał się takim drugim zamkiem ich, natomiast główną siedzibą, no, z racji wielkości, zacności, zamek książ. A czy na podstawie wykopalisk można stwierdzić, jak płynęło życie na zamku Rogowiec? Co tam, co jedli, co pili? No pewnie pili gdzie pracowali? To, co
pito wówczas namiętnie, czyli piwo świdnickie, które było sławne przecież nie tylko na Dolnym Śląsku, ale też w ogóle w całej środkowej Europie. I te piwnice świdnickie to nie jest tylko wrocławski pomysł, ale one znajdowały się w różnych miastach. No to było takie piwo ciemne. Więc na pewno to pili. Nawet jest taka anegdota, jak w Czechach znany zamek Karlstein był zdobywany w XV wieku, oblegany i w trakcie tego oblężenia nadszedł transport z piwem dla tych obrońców. No i oczywiście tutaj wojna wojną, ale ludzie coś pić muszą. Więc został on przepuszczony właśnie z piwem świdnickim. Czyli piwo miało więcej praw niż ludzie. No to jeszcze nie były czasy wojny totalnej, także potrafiono wojować. A czy wiadomo, ilu mieszkańców liczył taki zamek, jak to tam wyglądało? No trudno. Jeśli chodzi o... Trudno, zamieszkanie. Trudno tutaj policzyć, tym bardziej, że tutaj przy różnych okazjach różnie ta ilość mogła się kształtować. Tutaj akurat wzmianki, przekazy pisane są takie, że bywały zamki, gdzie pozostało trzy osoby załogi i one rzeczywiście zdobywane były przez jakichś złoczyńców, a nie oblegane przez jakieś wojska, bo to było za mało. Z drugiej strony przy okazji kampanii wojskowych to jak najbardziej powiększała się ta liczba obrońców, czy też nawet ludność miejscowa się chroniła na zamku. Więc tutaj trudno powiedzieć o jakiejś stałej liczbie. Możemy się, znaczy są takie próby szacowania, ile mieszkańców było na zamku, poczynając od właściciela i jego rodziny, no, która też była pewnie większa niż taka rodzina nuklearna, czyli matka, ojciec i jedno dziecko, czy powiedzmy dwójka. Służba. Oczywiście jeszcze służba do tego musiała być, jakaś tam straż. No tej obsługi mogło być dość dużo. Także tutaj no, przynajmniej kilkanaście osób na pewno, do kilkudziesięciu można podejrzewać w trakcie wojny. Panie doktorze, jakie są jeszcze miejsca tutaj w pobliżu Wałbrzycha, w naszym rejonie, które są ciekawe dla archeologów? Czy są jeszcze takie białe plamy, jeśli chodzi o zbadanie przeszłości tych ziem? Gdzie pan by kopał, gdyby była taka możliwość? No z racji moich zainteresowań zamkami na pewno wybrałbym zamki, tym bardziej, że jest ich tutaj w okolicy bardzo wiele. One mniej czy lepiej zbadane są, przeważnie gorzej zbadane. No poczynając od Zamku Książ, bo tutaj mamy, proszę Państwa, zagadkę podstawową. My nie wiemy, gdzie pierwotnie ten książ się znajdował, w związku z tym, że mamy książ i po drugiej stronie wąwozu pełcznicy stary książ. No, o starym książu mówi się, że to zostały specjalnie przez Hochbergów zbudowane ruiny w celach no, takich romantycznych, do zwiedzania, do patrzenia. Jak najbardziej. To nieprawda jest? Jak najbardziej to jest prawda, ale one zostały zbudowane na miejscu starszego założenia obronnego i tam były prowadzone badania archeologiczne, które potwierdziły, że jak najbardziej funkcjonował tam zamek pod koniec XIII wieku. Co więcej, część główna tego zamku, tam gdzie ruiny te sztuczne się znajdują, była to część murowana, natomiast tam też znajdowało się rozległe takie podzamcze, no, o wymiarach gigantycznych. W związku z tym podejrzewać można, że było to coś w rodzaju takiego miasteczka zamkowego, nazywanego czasami latranem. Tym się od miasta różniące, że inaczej niż w mieście nie była ta osada wyposażona w kościół. Natomiast zabudowa była bardzo podobna do miejskiej. I to wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście to takie założenie stołeczne, można by było powiedzieć, zostało wzniesione pod koniec XIII wieku przez twórcę księstwa świdnicko-jaworskiego czy księstwa fürstenberskiego właśnie, Borka I, a stąd właśnie to księstwo fürstenberskie, ponieważ ten pierwotny zamek nazywał się Fürstenberg, no nazwa niemiecko brzmiąca, ale powiedzmy, nazwijmy to modna. No teraz pewnie z angielska by jakoś nazwano modnie jakieś nowe założenie. Czy takie firmy? Obyczaje się wytworzyły, tak, obecnie. I
tym momencie było to na tyle istotne, że zaczęto w tytulaturze książąt, właśnie i Bolko I jako założyciel tej linii, zaczął używać tego tytułu pan na Fürstenbergu, a później jego synowie i również w trzecim pokoleniu Bolko II, na początku też książęta ziembiccy, ale to zakaz mieli od Karola IV, cesarza i króla Czech w używaniu takiego. Czyli tutaj mogą być jeszcze, mogą się kryć jakieś niespodzianki. A co dla pana w pana dotychczasowej pracy archeologa było takim największym zaskoczeniem? Może więcej było takich sytuacji? Może spodziewał się pan coś znaleźć, a było całkiem coś innego? Dokładnie, panie redaktor. Największym zaskoczeniem było to, że miejsce, które na podstawie badań archiwalnych wskazywane było jako założenie obronne, na przykład jakiś gród, okazywało się absolutnie takim jaką formą naturalną, nic tam nie było. Z drugiej praca strony... Praca na marne poszła. No tak, no ale wynik negatywny jest też wynikiem jest pozytywnym. Jest też wynikiem, no trzeba było to sprawdzić. Tak, natomiast no też były obiekty, których się absolutnie nie spodziewaliśmy, w miejscach też przez nikogo nie wskazywanych. I tutaj czasami też wielofazowość takich obiektów, kiedy wskazywano, że jest to na przykład założenie obronne późnośredniowieczne, po czym się okazywało, że była wcześniejsza faza wczesnośredniowieczna, jeszcze z czasów przedpiastowskich. Także tutaj tych zaskoczeń było bardzo wiele. Natomiast no, takim chyba moim największym odkryciem, no to niech nie są raczej materialne jakieś przejawy, chociaż no, zdarzało się jakieś, powiedzmy, też znaleziska z metali szlachetnych odkryć, ale to raczej, przepraszam, w innych kategoriach trzeba postrzegać. No, takim największym moim odkryciem jest to, że ciągle młodzi ludzie są zainteresowani, że badania prowadzone są w oparciu o wolontariuszy, że oni potrafią głęboko w to wszystko jakoś się też zaangażować. Też się interesują po prostu historią, co kiedyś było, tak, co się działo. Tak, tak. I tutaj poczynając od studentów, a kończąc na osobach już, które dawno studia skończyły, przyjeżdżają na badania. Dalej są pomagają. Ciekawi. Tak, tak. I chcą przy tym pracować. Panie doktorze, a czy poleciłby pan Zamek Rogowiec turystom? Warto tam pójść? Co się zachowało w tej chwili? Co tam można teraz zobaczyć? Czy jest już jakiś może opis tam? Jakieś plansze? No niestety to jest ta bolączka, która dotyka nie tylko Zamku Rogowiec, ale innych obiektów tutaj, że no brak jest jakichś tablic informacyjnych z historią, z planem, co wydaje się... No, a nie, kto to powinien zrobić? Kto najlepiej, no, żeby... Właściciel było, terenu, czy właściciel gmina. No w tym momencie są to Lasy Państwowe. Jeżeli jest obiekt gminny, to i gmina. Tutaj zresztą no, można by się podzielić kompetencjami. Nie są to jakieś gigantyczne pieniądze, żeby coś takiego stworzyć. My zresztą w trakcie badań na Zamku Rogowic zrobiliśmy taką mini ankietę wśród turystów, którzy przychodzili na zamek, pytając się, co ich by zadowoliło i co by spowodowało, podniosło atrakcyjność tego miejsca. Żeby przyszli i polecali innym. Tak. I w tym momencie no, wyszła jedna sprawa, że dość mocno czują się tacy niezaopiekowani na tych szlakach tutaj wokół, na terenie powiatu wałbrzyskiego, w Górach Kamiennych, wałbrzyskich. Niezbyt dobrze oznakowane są te szlaki. Brak absolutnie właśnie tego typu informacji, jakichś ścieżek dydaktycznych, czy dotyczących historii. Bo pan udzielił wszelkich informacji. No, tu nie ma najmniejszego problemu. Miejsca. Czyli tutaj zostało jeszcze coś, no może nawet powiedzieć sporo do zrobienia, jeśli chodzi o polecanie takich właśnie miejsc. Czy w najbliższym czasie planuje pan jakieś prace archeologiczne tutaj na naszym terenie? Coś się narodziło ciekawego? No z miłą chęcią kontynuowałbym badania. Nie wiem, czy akurat na Zamku Rogowiec, bo w tym roku w zasadzie mija 10 lat rozpoczęcia tych badań, przynajmniej ostatniego etapu tych badań. Wiele rzeczy zostało tam zbadanych.
Część należałoby zostawić właśnie dla potomnych. Jakieś białe plamy mówiłem. Są tutaj jeszcze? Co no, białymi plamami są przede wszystkim obiekty, których nikt nigdy nie badał, a ich jest tutaj sporo, albo też te badania były bardzo skromne. No, w zasadzie prócz zamku Rogowiec to tylko badania archeologiczne były przeprowadzone na zamku Starych Książ, gdzie w sumie minimalny sposób on został rozpoznany na tyle, że można zadatować. Natomiast wszystkie pozostałe zamki, no, takie genialne miejsce jak zamek Cisy, czy też zamek w Czarnym Borze, czy zamek Konradów w Grzędach, albo zamek Nowy Dwór w Wałbrzychu, no, czekają na swoich odkrywców. Ach, tutaj jeszcze zapomniałem, zamek Radosno też był badany przez archeologów. Czyli jest jeszcze co robić. Miałby pan co robić, jeżeli będzie taka okazja, to zapewne wyruszy pan z ekipą w teren. Z miłą chęcią. I będzie odkopywał kolejne sensacyjne znaleziska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był Artur Boguszewicz, archeolog, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, odkrywca dawnych dziejów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.